No tak, no oczywiście innowacja to jest teraz takie słowo wytrych, które wszędzie słyszymy. No innowacja to są po prostu zmiany, które prowadzą ku lepszemu, prawda? I one mogą być drobnymi zmianami, niekoniecznie wielkimi odkryciami naukowymi. Oczywiście nauka jest podstawą wszelkiego rodzaju innowacji, jakby nie patrzeć, bo musimy coś rozumieć, żeby dokonać tych innowacji. No i oczywiście myślimy też o takich głębokich innowacjach, czyli tym, co się nazywa disruptive technologies, to takie technologie, które zmieniają reguły gry niejako, prawda? I takie technologie można sobie wyobrazić zarówno w różnego rodzaju badaniach nad nowymi źródłami energii, czy nauką o zdrowiu, czy właśnie informatyczne technologie, kiedy nagle pojawia się coś takiego jak Google czy Facebook, które no, osiągają się ogromną wartość w bardzo krótkim czasie, prawda? To są takie technologie, które rzeczywiście reguły gry zmieniają. No i bez wątpienia wymagana tutaj jest współpraca daleko idąca międzyresortowa. To znaczy resort nauki z jednej strony, który wspiera te innowacje, a z drugiej strony oczywiście gospodarka z punktu widzenia formalnych procedur również Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ale pozostałe Ministerstwo Środowiska, prawda, Ministerstwo Zdrowia, oczywiście wszyscy musimy razem pracować po to, żeby te innowacje umożliwić, czyli przede wszystkim staramy się o to, żeby był pewien transfer innowacji z uczelni, z instytutów badawczych, których mamy sto kilkanaście, z Instytutów Akademii Nauk również, do przemysłu. No i w tej nowej perspektywie programowania, jak to się ładnie określa, pieniądze europejskie i pieniądze strukturalne przede wszystkim będą szły tam, gdzie przemysł jest zainteresowany. Czyli będą szły na innowacje, które mają mieć jakieś zastosowanie, przynajmniej w dającej się przewidzieć perspektywie. Panie profesorze, pewnie obaj mamy z tyłu głowy to, że pierwszy komputer dla Apple'a zbudował polski inżynier. Co zatem musi się zadziać w obszarze zaawansowanych technologii, żeby Curiosity nie było epizodem i żeby tego rodzaju przygody zdarzały nam się częściej? No bardzo słusznie. To nie tylko Woźniak, prawda, który był współautorem pierwszego komputera firmy Apple, ale mamy też mnóstwo naszych rodaków, którzy są w Dolinie Krzemowej, prawda? I byliśmy no, kilka tygodni temu w Dolinie Krzemowej, podpisaliśmy umowę o taki list intencyjny o współpracy polsko-amerykańskim, tworzenie polsko-amerykańskiej izby innowacji właśnie, jak i też wysyłamy w ten region bardzo dużo osób. Jest taki program, który ministerstwo prowadzi, który się nazywa Top 500, czyli 500 osób, które chcemy wysłać po to, żeby się nauczyły, jak komercjalizować wyniki badań naukowych. No i mamy nadzieję, że dzięki temu, dzięki tworzeniu inkubatorów i dzięki inkubatorów innowacji na uczelniach, dzięki tworzeniu centrów transferu technologii, dzięki tej szerokiej współpracy w tej chwili również z Ministerstwem Gospodarki, mamy nadzieję, że nam się to uda. Dlaczego jest to takie trudne? No to wszędzie jest trudne, prawda? Czasami rzeczywiście wiele lat mija, zanim uda się coś skomercjalizować, prawda? Na czym wyjechała Dolina Krzemowa? Jeśli popatrzymy, no na tym, że był kapitał ryzyka, że nie bali się tego, że coś nie wyjdzie, prawda? Że od czasu do czasu, kiedy ktoś ma jakiś taki dziwny pomysł, który się wszystkim wydaje bez sensu, na przykład po co komu telefon komórkowy, jak były wszędzie budki telefoniczne, takie były argumenty, prawda? Okazuje się, że ten kapitał ryzyka jest tutaj kluczowy i to jest ten obszar taki, w którym właśnie będziemy współpracować również ze Stanami Zjednoczonymi. To jest coś, co Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie realizować, także pojawią się nowe możliwości, pojawią się też programy takie od pomysłu do produktu czy do zastosowań, prawda? Będziemy się starać naprawdę, żeby udało się wykonać pewne procesy takie związane z komercjalizacją, które z natury rzeczy są trudne. W niektórych dziedzinach przede wszystkim one są bardzo kosztowne, prawda? I trzeba dobrze oceniać ryzyko, czy nam się jeszcze opłaca w to inwestować, czy nie. W innych dziedzinach z kolei no, bardzo trudno jest ocenić, jak to jest, ale będziemy tutaj tworzyć odpowiednie fundusze i liczę na to, że to pomoże nam rzeczywiście w osiągnięciu większych sukcesów w komercjalizacji wyników badań naukowych, bo to jest podstawa, na której się musi opierać innowacyjna gospodarka i w współczesnym globalnym świecie naprawdę nie mamy wyjścia. Albo będziemy robić produkty tanie i będziemy zawsze biedni, albo nauczymy się dodawać wartość,
A to dodawanie wartości musi być oparte jednak na nauce, zrozumieniu i komercjalizacji tych procesów, które z nauki wynikną. Innowacje to również sposób zarządzania projektami, a także budowanie określonej inżynierii finansowej. Wydaje się, że w tym obszarze również mamy wiele do zrobienia. Jak najbardziej. No właśnie dlatego mamy dzisiaj spotkanie takie Związku Banków Polskich, które jest zaangażowane również w procesy inwestycyjne w tym obszarze i będziemy szukać wsparcia. Ale przede wszystkim rzeczywiście nie wystarczy sama nauka. Potrzebujemy wsparcia na poziomie administracyjnym, potrzebujemy wsparcia na poziomie organizacyjnym. Wiele uczelni zrobiło duży krok w tym kierunku i liczę na to, że mając takie wsparcie, naukowcy będą łatwiej mogli komercjalizować swoje wyniki. No przede wszystkim pozwoliliśmy w tej chwili na to, żeby naukowcy mogli wykorzystywać swoje pomysły w szerszy sposób, to znaczy nasze regulacje dotyczące uwłaszczenia naukowców pozwalają im na wykorzystaniu w pełni tego, co zrobili na uczelniach, chyba że uczelnia będzie się skłonna sama zaangażować i włożyć w to również własne pieniądze, ale i tak naukowcy wówczas połowę wszystkich zysków mogą przejąć, więc to jest z punktu widzenia osób, które chcą dokonywać komercjalizacji, bardzo korzystne, jak nam się wydaje.